No to zobacz, że Kobuszewski jeszcze żyje, chodzi z jakąś częścią ciała sztuczną dodatkowo, czy siedzi, czy gdzieś to tę część dodatkową ma obok, jakoś tak dziwnie żyje, ale żyje. No, Radio Concita, także proszę Państwa, proszę z nami, my rozpatrujemy różne takie Mikołaja Doświadczyńskiego ciężkie przypadki, że tak, w kościele człowiek szuka jakiegoś takiego schronienia. Przychodzą takie wiedźmy, takie baby, które są zaczepne, agresywne i po prostu rozpychają się w ogóle. I to są te mafie takie, proszę Państwa, stare jeszcze, bo wcześniej były żydowskie, żydowsko-watykańskie, a w tym Watykanie, jak tych papieży, jak pozbawiali życia, to jakie to były mafie? Też były żydowsko-watykańskie. Teraz ktoś mówił na temat Piusa XII, że był wielkim przyjacielem Niemiec, wielkim znawcą Niemiec, chociaż Niemcem nie był. Tego Piusa XII, który błogosławił Hitlera, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co dla, na przykład tutaj w Warszawie jesteśmy, dla niejednego katolika jest po prostu nie do pomyślenia, że jak to Pius XII, że jak to papież i że co, niemieckie wojska błogosławił, no właśnie tak było. I to, co my tutaj mamy, proszę Państwa, to są jeszcze takie słabe informacje, ale na temat Piusa XII, jak Państwo poczytacie, jadę teraz do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i tam na pierwszym piętrze po lewej stronie na temat papieży, no to tony książek stoi, zapraszam.